Panie pułkowniku, komendant garnizonu major Kugiel melduje wojskową asystę honorową do uroczystości z okazji 74. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Czołem, żołnierze! Czołem, panie pułkowniku! Dziś mija 74. rocznica zakończenia II wojny światowej. Wojny, która w dziejach ludzkości zapisała się jako najkrwawsza i najokrutniejsza. Dla Polaków lata 1939-1945 były czasem wielkiego, niewyobrażalnego wręcz terroru, cierpienia, bólu i poniżenia. Całej mocy nieludzkiego zła doświadczyli też Inowrocławianie. Niemiecki okupant podeptał wszelkie prawa publiczne i nałożył drakońskie restrykcje. Inowrocław po raz kolejny, tak jak w czasach zaboru, przemianowano na Hohenzalca. I tak już miało pozostać na wieki. Z mocy zaprowadzonego prawa Polacy stali się ludźmi drugiej kategorii, jak głosiła nazistowska ideologia, pod ludźmi. Pamiętajmy o tym, co miało miejsce. Rozstrzeliwania na dziedzińcu więziennym, bestialstwo krwawej nocy, masowe egzekucje w pobliskich lasach, fale aresztowań inteligencji, duchowieństwa, całkowita eksterminacja inowrocławskiej społeczności żydowskiej, barbarzyńskie niszczenie polskich symboli, pomników i dzieł sztuki, całego dziedzictwa kulturowego. Jesienią 1939 roku Niemcy rozpoczęli akcję wywózek do Generalnej Guberni i w kilku falach wysiedlono ponad 12 tysięcy osób z terenu powiatu inowrocławskiego, w tym około 5 tysięcy mieszkańców Inowrocławia. Kolejną grupę ponad 6 tysięcy osób dorosłych, młodzieży, dzieci wysłano na przymusowe roboty. Co najmniej kilkuset Inowrocławian, w tym licznych członków konspiracyjnego podziemia, wtrącono do obozów koncentracyjnych, więzień i obozów karnych. Trudno byłoby poszukać rodzinę w Inowrocławiu, którą ominęły te tragiczne wydarzenia. Dziś, 8 maja, tak jak co roku, stajemy przed tym obeliskiem, który jest inowrocławskim symbolem okupacyjnej nocy. Miejsce to Niemcy nazwali obozem przejściowym, wychowawczym obozem pracy i więzieniem policyjnym. Błonie nie były jednakże zwykłym obozem pracy, jakich utworzono wtedy na ziemiach polskich setki. To był prawdziwy obóz kaźni. Zamęczono tutaj kilkuset więźniów, a kilkanaście tysięcy, w tym także dzieci, doświadczyło okropnych męczarni i udręki. Jednak wbrew intencjom okupantów, obóz na Błoniach budził też w Polakach także uczucia nadziei i solidarności. Znane są dziesiątki relacji o bohaterskich aktach niesienia więźniom pomocy przez ludzi spoza obozowych bram. Jedni ryzykowali życiem w walce i konspiracji, inni, często bezimienni bohaterowie, robili to samo, dostarczając jedzenie, lekarstwa i wieści od najbliższych. Szanowni Państwo, w 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom tych strasznych lat. Z szacunkiem i wdzięcznością chylimy czoła na wspomnienie tych, którzy podjęli walkę zbrojną, konspiratorów państwa podziemnego i żołnierzy wszystkich armii, tych idących ze wschodu i tych walczących na zachodzie. Każdy z nich walczył w imię wolności i każdy pragnął niepodległej ojczyzny. Pakty i układy poczynione
poza nami, między mocarstwami i wbrew woli naszego narodu sprawiły, że na pełnię wolności i swobód obywatelskich przyszło nam jednak dalej czekać kolejne blisko pół wieku. Dziś dane jest nam żyć w wolnej ojczyźnie. Ceńmy ten dar, dar wolności i niepodległości. Niech żyje Rzeczpospolita Polska. Dziękuję Państwu za uwagę. W intencji wszystkich tych, którzy stali pomordowani, którzy zginęli w miejscach kaźni, w intencji wszystkich tych, którzy stanęli w obronie naszej ojczyzny, w intencji wszystkich tych, którzy oddali swe życie, aby nasza ojczyzna była wolna. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Trzeba! Panu! Salwo! Panu! Panu! Salwo! Panu! Panu! Salwo! Panu! Zabezpiecz! Broń! Na pas! Broń! Związku patriotyzmu już od tych najmłodszych pokoleń. Chcielibyśmy przekazywać tą lekcję patriotyzmu i walki o niepodległość dzieciom, jak również młodzieży szkolnej. I dlatego też poprzez organizowanie w takich miejscach takich uroczystości jest bardzo ważne dla naszego społeczeństwa i dla naszego narodu. Miejsce nieprzypadkowe. Tu znajdował się obóz koncentracyjny, gdzie podczas II wojny światowej zginęli mieszkańcy Inowrocławia. Pokazuje to, że są w tym momencie jednością, są scaleni w tym wydarzeniu i powtórzę jeszcze raz, uczymy poprzez to wielkiego patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Zajmujemy się produkcją mobilnych ekranów diodowych przede wszystkim, tak? Jest to myślę około 80-90% sprzedaży teraz w tym momencie, są to mobilne ekrany diodowe. Było coraz mniej miejsca, coraz większy problem był, żeby wynająć halę na tyle wysoką, żeby mogła pozwolić rozłożyć nam nasze urządzenia. Zainteresowaliśmy się obszarem tutaj właśnie gospodarczym, tym północnym i naprawdę były bardzo dobre warunki, z czego też skorzystaliśmy i postawiliśmy swoją tutaj fabrykę. Wrocław to miasto wyjątkowe, wyjątkowe dla inwestorów. Miasto pokryte prawie w 100% miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Co to znaczy? To znaczy, że ten, kto zainwestuje, to wie, co w jakim miejscu może zbudować. I miasto, które ostrzegam, coraz mniej gruntów jest wolnych pod inwestycje. Tak więc razem pospieszyć się, bo warto.